Siemanko wszystkim, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku i w tymże filmiku chciałem się wypowiedzieć na temat multiplayera Infinite Warfare z racji tego, że wielokrotnie pytacie się mnie na streamie, czy będzie coś z tego właśnie koda, czy mogę się wypowiedzieć na jego temat i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też wypowiem się właśnie tutaj na temat multiplayera i już z góry mówię, że nie będzie to zbyt pozytywnie nastawiony komentarz, tak więc wybaczcie, jeżeli ktoś będzie miał z tym problem, oczywiście może dać mi palucha w dół, ale mam nadzieję, że przede wszystkim wysłuchacie tego mojego komentarza i zwrócicie uwagę na to, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia. To nie musi być wasza opinia, ja nie wkładam w moich słów wasze usta, żeby tak nie było. Wam może grać się zupełnie inaczej, mi szczerze mówiąc gra się naprawdę fatalnie i dwukrotnie ściągałem sobie tą grę, ponieważ początkowo, zaraz po premierze, grało mi się naprawdę no, kiepsko, uwierzcie mi, kiepsko. Potem stwierdziłem, że wrócę do niej, zobaczę, kilka patchy zostało wstawionych, więc może będzie troszkę lepiej. Okazało się, że ta największa bolączka, a więc lag compensation, to gigantyczne opóźnienie względem widzenia kogoś z drużyny przeciwnika, no niestety dosyć mocno mi przeszkadzało i sprawiało, że wydawać by się mogło, że ginę po jednej kuli, oczywiście na kilka mi okazywało się, że przeciwnik wkładał tych kul no dosyć dużo we mnie. Nie działało to w dwie strony niestety. I gdybym miał to porównać, słuchajcie, do tego, co miewałem czasami w Black Ops 3, gdzie grałem na przykład gdzieś tam u Mankeya na przykład, gdzie byliśmy na jakimś tam serwerze East Coast, West Coast, US, to miałem wtedy takie pingi rzędu 130-150 milisekund i dokładnie miałem bardzo podobną sytuację do tego, co mam normalnie w przypadku Infinite Warfare, a więc wydawać by się mogło, jeżeli byłoby to do sprawdzenia, że te pingi są naprawdę wysokie. I to nie zostało akurat w moim przypadku poprawione. Może komuś się faktycznie dobrze gra. Komuś na pewno się dobrze gra. Mi niestety nie. Teraz kolejną rzeczą, która jest dosyć mocno wkurzająca, słuchajcie, to jest naprawdę słaby balans broni. Przepraszam, nie broni, ale do broni też tutaj wrócę. Słaby balans perków. No kurczę, żeby nie potrafić zrobić, kurczę, dobrego balansu perków, a więc żeby wrzucić przede wszystkim perk Ghost do slotu, w którym nie opłaca się tak naprawdę brać nic innego. Większość osób po zagraniu kilkunastu meczy okazuje się, że używa no dokładnie tych samych perków. Powinno być coś takiego jak wybór między dżumą a cholerą, słuchajcie, a więc, że albo bierzecie coś, co wam ułatwi na przykład grę w jakiejś sytuacji, ale niestety będzie wam przeszkadzało w jakichś tam innych i tak dalej, i tak dalej. Wiecie na pewno dobrze, o czym mówię. Więc tutaj takie zróżnicowanie pomiędzy tym, co mieliśmy chociażby w Modern Warfare, Call of Duty 4, gdzie albo wybieraliśmy na przykład Juggernaut, albo wybieraliśmy właśnie Counter UAV i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba było tutaj coś wybrać, a tutaj niestety czegoś takiego nie ma. I właśnie tutaj już zacząłem gadać na temat właśnie tego kiepskiego zróżnicowania broni. Słuchajcie, jest one naprawdę słabe, a więc typowy laser gun. I wydaje mi się, że jest to zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągnąć do siebie troszkę większą liczbę osób takich casualowych, które na co dzień nie grają w Call of Duty, które nie chcą się męczyć z tym, żeby ta broń miała recoil, żeby próbować ją opanować i tak dalej, i tak dalej. Żeby po prostu ta broń strzelała niczym laser. Co prawda są tam niby jakieś bronie, typu ta jedna bardzo podobna, już teraz nie pamiętam, Vortex chyba się nazywała, a więc coś podobnego do Akacza 47, gdzie ona miała trochę większy recoil, ale po zastosowaniu odpowiednich jakichś dodatków typu uchwyt i tak dalej, okazywało się, że strzelała ona bardzo podobnie do tych pozostałych. I co jest naprawdę fatalnym posunięciem, co jest owszem dobrym posunięciem marketingowym może, ale nie w przypadku chyba Infinite Warfare, bo nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie kupował DLC, czy wiele osób tak samo jak w przypadku Advanced Warfare kupuje te wszystkie supply dropy.
Tutaj niestety, ale jest troszkę pay to win, a więc znowu powtarza się sytuacja z tego, co mieliśmy w Advanced Warfare, a więc różne warianty broni. I owszem, nawet w Battlefieldzie mamy różne warianty broni, z tym, że w Battlefieldzie każdy dostaje te bronie za tak naprawdę free. A tutaj te bronie musimy wylosować gdzieś tam z jakiejś paczki, z jakiegoś supply dropu. I niekoniecznie musimy to dostać. Możemy oczywiście kupić sobie jakieś właśnie te supply dropy, ale wszyscy wiemy, czemu to służy. Możecie je dostać, nie musicie, i może być tak, jak w przypadku Advanced Warfare, dostaniecie coś takiego jak Obsidian Steel, albo i nie. I niestety, ale będziecie musieli używać tych innych wariantów broni, które są dużo gorsze. Teraz spawny, słuchajcie. Spawny są naprawdę źle zrobione, ale to wynika prawdopodobnie z tego, że ta gra jest naprawdę szybka, więc poruszanie się jest dużo szybsze. Większość akcji, które się tutaj rozgrywają, to są akcje, które są w powietrzu, gdzie poruszamy się po tych ścianach, czasami poruszają się naprawdę te postacie, które mają specjalną zdolność praktycznie po nawet i suficie, więc totalny jeden wielki chaos na mapie. Jeżeli jest to jeszcze dodatkowo mapa mała, to tak naprawdę nie wiecie, czy zaraz po spawnie, po zrobieniu dokładnie jednego kroku, nie traficie na przeciwnika. Jeżeli miałbym to porównać właśnie do Black Ops 3, jest to zupełnie odmienna sytuacja, którą mogliśmy tam znaleźć. Cóż zrobić? Ale jeszcze, słuchajcie, chyba gorszą rzeczą, którą tutaj zastosowano, to słuchajcie, tak jak kiedyś nie powiedziałbym, że Call of Duty jest odgrzewanym kotletem, że za każdym razem dostawaliśmy coś tam innego. Tak w przypadku Infinite Warfare niestety, ale to faktycznie ma się wrażenie, że jest taki tak kiepsko odgrzany kotlet. Wiecie z jakiego względu? Ano ze względu zastosowania specjalistów i nie już z samego tego faktu, tylko tego, że nawet nie chciało się tym skubańcom tak naprawdę poszukać jakichś pomysłów w związku z tymi specjalistami. A więc skopiowano to, co było w przypadku Black Ops 3. Inaczej troszkę wyglądają, inaczej się nazywają, ale większość tych zdolności jest dokładnie taka sama. Fatalnie, po prostu naprawdę, kurde, no jeżeli ludziom nie chce się pomyśleć i stworzyć coś nowego, no to niestety, ale wychodzi później taki shit. Teraz poruszanie się, słuchajcie, tutaj to Boots on the Ground absolutnie nie istnieje. Tutaj większość tych akcji rozgrywa się gdzieś tam w powietrzu, szybujemy praktycznie przez większość czasu i tak dalej, i tak dalej. To niestety nie sprzyja akurat tutaj temu, żeby ludzie chyba polubili tą grę. I w przypadku Black Ops 3, gdzie można by było to porównać, słuchajcie, tam też można było biegać po ścianach, tam też można było troszkę poszybować i tak dalej, ale kiedy patrzę na to, jak grałem w Black Ops 3, to tam większość akcji, które miałem zdobytych fragiem, to były akcje, które rozpoczynały się na ziemi. A więc strzelałem po prostu na glebie. I tyle. To było boots on the ground. To nie było latanie w powietrzu. Owszem, były sytuacje, w których można było to wykorzystać, ale to było naprawdę niewiele takich sytuacji. A tu? No kurczę. Sami widzicie na niektórych gameplayach. Teraz kolejną rzeczą, którą no niestety tutaj na plus na pewno nie jest, to jest grafika. Słuchajcie, ona jest no po prostu fatalnie wykonana. Ma się wrażenie, że jest to pre-alpha Black Ops 3 i to jeszcze w kiepskim wydaniu. Kiedy gra się w Black Ops 3, jestem w stanie po prostu rozróżnić każdą jedną postać, która znajduje się 20 metrów przede mną. A więc czy jest to Purifier, czy jest to Battery, czy jest to jeszcze jakaś tam inna postać. Mało tego, jestem w stanie rozróżnić, czy to dzięki dźwiękowi, czy to dzięki właśnie temu, co widzę, jakie zdolności dana postać używa. To zupełnie inaczej wygląda, słuchajcie. Te postacie mają jakąś taką twarz, te postacie mają coś, co je po prostu rozróżnia. Akurat w Infinite Warfare czegoś takiego nie ma.
No i na sam koniec zostawiłem dźwięk, który mógłby być tak najmniej przeszkadzającą tak naprawdę rzeczą tutaj, ale no ten dźwięk jest po prostu słabiuśki. No, jeżeli chodzi o dźwięki broni, no to po prostu to jest jakaś taka sieczka zrobiona na tarce, nie za bardzo wiem w ogóle, co to ma przypominać. Ściszyłem sobie już w pewnym momencie po prostu ten dźwięk, żeby nie słyszeć tego naprawdę jazgotu. Czasami ma się wrażenie, że słyszy się jakieś roboty jęczące. Nie wiem, czemu to było, po co to było zrobione, czy ma to być takie ostrzeżenie, że gdzieś tam znajduje się wróg. Może to jest tak jak w przypadku Black Ops 1, gdzie mieliśmy możliwość słyszenia przeciwnika, który porozumiewał się między sobą samoistnie jakimś tam językiem hiszpańskim, czy to rosyjskim, a więc byliśmy w stanie zlokalizować wtedy tego przeciwnika, że to może faktycznie jest. Tutaj są jakieś jęki robotów od czasu do czasu słyszalne, których nie jesteśmy w stanie po prostu wyciszyć, bo jeżeli to zrobimy, to niestety, ale nie będziemy słyszeć absolutnie nic w grze. Tak więc naprawdę słuchajcie, ja wiem, że ja tutaj może trochę psioczę, ale to są moje takie wrażenia. To jest właśnie to wszystko, co się skumulowało i najgorszą rzeczą jest fakt, że słuchajcie, tego jest aż tyle, że kurczę, nie znajduję tutaj żadnych pozytywów w tej grze. One są naprawdę dla mnie niewidoczne. Te wszystkie rzeczy, o których teraz powiedziałem, one przyćmiewają to, co mogło być faktycznie dobre. I kurczę, też wielką szkodą dla mnie jest fakt, że Call of Duty 4 Remastered jest naprawdę kiepskich lotów. Że to połączenie, mówię tutaj przede wszystkim o połączeniu, bo niczym innym. Dźwięk podoba mi się, kurczę, graficznie mi się podoba, ale słuchajcie, połączenie mam takie samo jak w Infinite Warfare. Shit. I ktoś oczywiście tutaj na pewno zasugeruje, słuchaj Marcin, może masz coś z netem? No, pewnie tak. Tylko dlaczego niektóre osoby w przypadku Black Ops 3 narzekały właśnie na to, że Black Ops 3 jest fatalne? Co, też miały coś nie tak z netem, a w Advanced Warfare im się dobrze grało i tak dalej? To wszystko zaczyna, wiecie, troszkę się mieszać, że raz jest dobrze tutaj, potem jest kiepsko tam. I to nie jest wina neta, słuchajcie, tylko kiepsko przygotowanych naprawdę serwerów, wydaje mi się. Bo nie może być taka sytuacja, że w Black Ops 3 gra mi się bardzo dobrze, a w Infinite Warfare, kurczę, mam takie fatalne połączenie. No ale tak to bywa. Tak więc to by było na tyle. Oczywiście sorki za to wszystkie moje takie psioczenia na temat tego Infinite Warfare. Ja wiem, że to jest Call of Duty, zdaję sobie z tego sprawę. Jestem w wielkim żalu, jeżeli można by to było tak nazwać, że tak się dzieje, bo ja bym chciał sobie pograć po prostu w Call of Duty, takie fajne. Ja wiem, że za chwilę tutaj ktoś powie, Marcin, kurczę, Wietnam będzie. Słuchajcie, jeżeli będzie Wietnam, super, naprawdę fajny pomysł, kurczę, że będzie Wietnam. Co prawda zostawię to na jakiś inny temat. Ale kurczę, jeżeli nie będzie tego połączenia, jeżeli będzie gra mnie oszukiwać, no to niestety, ale podejrzewam, że moje zdanie będzie bardzo podobne. Ja lubię po prostu grać, ja lubię wiedzieć, że zabijam tego przeciwnika, kiedy do niego strzelam, a nie, że nagle ginę z dupy, tak naprawdę. No ale zobaczymy, jak to będzie. Nie mówię już tutaj, słuchajcie, co będzie, to będzie. Póki co Infinite Warfare dla mnie jest naprawdę niegrywalny i nie ściągnę go chyba, nie powiem, że nigdy, ale przez dłuższy czas z powrotem na mój dysk, bo kompletnie mi się nie podoba. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy. Zapraszam Was do komentarzy, do ocen. Piszcie oczywiście w komentarzach, co Wy myślicie na temat Infinite Warfare. Ja no po prostu zwolennikiem tejże części Call of Duty nie jestem. Tak więc pozdrawiam Was. Pa, pa.